No i mamy październik 2021 roku. Jesteśmy na ostatniej prostej kampanii pomidorowej. Jestem dzisiaj w niezwykłym miejscu z niezwykłymi ludźmi, bowiem wokół nas znajduje się doświadczalna kolekcja Oceny Odmian, prowadzona przez wspaniałych ludzi pana Leszka i Elwirę Chudziaków. Jest to kolekcja, która ma wspomagać rozwój bazy pudliszkowej. Leszku, o tym, ile informacji mogą zdobyć producenci pomidora z tej kolekcji, którą tutaj prowadzisz, przypominamy tak w zasadzie co roku, a historia tego ma już przynajmniej 20 lat, tak? No, dobre 20 lat, tak? Bo to przecież Jan Adamczak zaczął jeszcze przygodę z doświadczalnictwem, z wdrożeniami. My tutaj dzisiaj jesteśmy w kolekcji z N6438 i mimo tego, że faktycznie tu jest system jednorzędowy, to co się wyróżnia, to przynajmniej ja mam takie wrażenie, że jest tutaj ogrom owoców. Czy mieliście już jakieś swoje pierwsze oceny tego plonu, może jakieś porównania z innych lokalizacji, bo wiem, że u Ciebie N6438 też było w innych nasadzeniach, w innych lokalizacjach. N6438 obserwujemy tak naprawdę od 3 lat, tak? W miniony sezon, który się skończył, dał nam wiele, wiele, że tak powiem, wskazówek na ten sezon. No i myślę, że udało się to nam wprowadzić nasz pomysł z pełnym sukcesem, tak? Dlaczego N6438? W momencie, kiedy ją ciut wcześniej zamkniemy, uzyskujemy plon bardzo wczesny. Dlaczego N64 w środku sezonu? Bo ona sama z siebie się dojrzeje i nie ma najmniejszego problemu i mamy ten owoc również piękny. I dlaczego na końcu, tak? Bo tutaj jesteśmy tak naprawdę na końcu kampanii, mamy praktycznie połowę października, przynajmniej pierwszy tydzień października i ten owoc nadal jest, bo po prostu zdąży się dojrzeć. Mm-hmm. A już podsumowując tonażowo, masz jakieś takie wstępne obserwacje swoje? Generalnie wyróżnia się na tle innych odmian. Można powiedzieć, że dorównuje lub nawet przewyższa te odmiany, które były standardem do tej pory, jeżeli chodzi o późny zbiór. Na pewno się wyróżnia wśród odmian wczesnych. Ten plon jest lepszy. Jeszcze jedna rzecz, bo co na plon rzutuje, tak? Łatwość dojrzewania się tych owoców. Tutaj praktycznie, jeżeli chodzi o enkę, bardzo dziwna roślina, bardzo specyficzna roślina. Ona dotknięta zabiegiem na dojrzewanie, oczywiście poprzedzony jakimś tam nawożeniem potasowym i tak dalej. Zamyka się sama w przeciągu tygodnia do dwóch. W zależności od temperatury, warunków panujących i tak dalej. Bo to nie można powiedzieć, że to jest tu i teraz już, tak? Owoce tej rośliny trafiały częściowo i na świeży rynek, i na pelati, i na kostkę, jak i również na przecier, tak? Jedna rzecz, jeżeli chodzi o przecier i rejon pudliszek. Wyróżnia się ta odmiana też wysokim briksem, gdzie tak naprawdę my mamy płacony za zawartość tego briksu w danym kilogramie, czy w danej partii towaru, tak? Jak patrzę na te owoce, to one się wyróżniają doskonałą zdrowotnością. Wczoraj co prawda był pierwszy przymrozek, ale tutaj nie widzimy, żeby bardzo mocno zaszkodził tym owocom. Natomiast powiedz mi, jaki jest sekret tej zdrowotności? Jesteś w stanie nam zdradzić co nieco? To jest pokłosie wiedzy zdobytej przez ostatnie lata, tak? Czyli śledzenia nowości na rynku. Efekt naszego działania, czyli ciągłej nauki, gdzie mamy obecnie dostępne takie środki, które pozwalają nam nie tylko chronić krzak, że tak powiem, roślinę, ale również owoce, które mogą przeleżeć w pełnej dojrzałości na polu bez większych strat na przestrzeni 20-30 dni, tak? Jest stosowany Dagonis, jest stosowany Signum, które bardzo dobrze zabezpiecza, jest stosowany Acrobat i pochodne podobne środki, które zabezpieczają ten owoc
mylne stwierdzenie tutaj jeszcze cały czas krąży, szczególnie starszych producentów, że w momencie, kiedy zamykamy plantację, to jest koniec ochrony jakiejkolwiek. Leszku, bardzo Ci dziękuję, że mogłam dzisiaj z Wami uczestniczyć w ocenie tej kolekcji. Jest mi niezmiernie miło, że mimo tego, że jest dzisiaj sobota, my mogliśmy spędzić ze sobą trochę czasu. No i cóż, i mam olbrzymią satysfakcję z tego, że macie takie piękne pomidory w tym roku. Bardzo Ci dziękuję. No my również bardzo się cieszymy i oby szczęśliwie do końca i jesteśmy pełni nadziei na przyszłość i na współpracę w dalszych latach. Dziękuję bardzo. Po prawej od Bartka. Tak, po prawej stronie od Bartosza mamy fotelia 48, natomiast... Się nie zgadza, tak?